Kontynuujemy tryb fabularny, no w takim razie nie ma na co czekać, nie? Co to tam? Tak oddane nam się buduje. Tak oddana, tak oddana. Chciałam powiedzieć, tak oddane nam budują, ale coś mi nie wyszło. Owocówka jakaś mi tu lata całe życie, cały czas znaczy. Potrzebuje statku. Nie ma, że potrzebuje statku, nie ma. Nie, najpierw ty musisz się tam jakoś dostać, BB-8. Okej, okay, Bibi. Okej, okay, Ray. Zaraz będziesz na górze, BB-8. O, w ten sposób. Dobra, widzę. I see it. BB-8, dasz radę tam teraz wejść? Musisz mi pomóc z tamtą bramą. Z którą bramą? Okej, okay, zatem chodźmy. Za niebieskimi żetonami podążajmy. Bibi? Bibi, pomóż. Pomóż, stary, nie bądź taki. Dobra. Otwieramy i tam już widzę, że mamy kontynuację wątku fabularnego, zatem kontynuujemy. Oczywiście, że tak. I przed nami rozdział 6, czyli bitwa o Takodanę. Wow. Nie mogli tego Takodanę i bitwy o Takodanę zrobić w jednym rozdziale, tak swoją drogą? Tak trochę krótki był ten poprzedni rozdział. Czytamy napisy. A. Najgorzej, że ten Starkiller, mówicie. No, pamiętam, w filmie to epicko wyglądało, jak było widać na niebie te planety roztrzaskane. Robiło wrażenie. W ogóle wiecie, że Przebudzenie Mocy to są pierwsze Star Warsy, które obejrzałam? Jeśli śledzicie blogodynkę, to wiecie. Jeśli nie, no to nie wiecie. Ale teraz już wiecie. I po prostu dopiero wtedy się oczarowałam i zaczarowałam. Tak mi się spodobało Przebudzenie Mocy, że to jest głowa mała. Jestem zachwycona! Tak! Jej! Uhu! Republika. Najwyższy porządek to ich sprawka. Gdzie? A ty miałeś wracać, nie? Musimy walczyć. Stawić im czoła. Wszyscy. A ta z tym będzie tachać ten miecz? Trzymałam w ukryciu. Skąd go masz? Dobre pytanie. Kiedyś ci opowiem. Bierz i znajdź swoją przyjaciółkę. No dawaj. Serio? Dobra, bierzemy się do roboty w takim razie. Dobro, miałeś zabawę? Tam jest wyjście. Gdzie? Dobra, mam was. Nice. Ale mi to idzie. Z tym mieczem świetlnym jestem niepokonana. Bombardowanie musiało uszkodzić zamek. Może da się go przeciąć. Przetnijmy. Już czas. Jak to mam robić? Czekajcie, nie gro, poinstruuj mnie. A, w ten sposób po prostu. Całkiem sprawnie. I tak nas porwą przecież. Dawaj, bo ja chcę walczyć. Dawaj, 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 dawaj. Mógłbyś strzelać ze swojej łaski? Co ja tu potrzebuję? A, to ja tu nie mogę, dobra. Nice. Idźmy do nich. Ogniowi szturmowcy! Podejrzewam, że nikt z nas nie jest potajemnie ognioodporny, eh?
Trzeba będzie ruszyć głową, żeby ominąć tych szturmowców. Co to musi? Han? Nie, to Luke. To Luke. Ale czekajcie, bo tu mamy coś do przecięcia. Może będę mogła jakoś pomóc. No, dawaj, przetnij. A, z tej strony, kumam. Przecinamy pręty, ona tam wejdzie. A co, ona jest taka mała? No dobra, biegnij, skoro twierdzisz, że dasz... No w sumie ona była niska. To prawda. Widzę, że blasterek masz. Nie, 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 tobie nie wolno spadać. Co my tu mamy? Coś możemy zepchnąć? Możemy zepchnąć, owszem. Hopsa. To się może przydać. Tylko jeszcze załatwimy tych ludków. O, jednego i drugiego niech ci nam uciekną, co? Hopsa. Dobra, składamy. Nie wiem, co możemy złożyć. Złóżmy to najpierw. Chcesz założyć się, że potrzebujemy czegoś zupełnie innego? Serio? Serio? Kto by pomyślał, moje życzenie się spełniło. Naprawdę? O Jezus. Kurde, no w urodziny żeśmy go załatwili, tak, znaczy ich. Aż mi się ich prawie zrobiło przykro. Aha. Dobra. Co to za laser on tam ma? Dobra. Co ja powinnam zrobić? O czym pamiętać? J. Dobra. Nice. Tego załatwiliśmy. Tego. Teraz ten. Oj. Trafiliśmy go. Gdzie jest ten? A, tu. Dobra, nieważne. Nie mam więcej pytań. Czy możemy go trafić w końcu? No nie wiem, czy może... A, i trafił we mnie. Dobra. Aha. Okej, czekajcie, bo coś... Coś się stało, tu zadziało. Ten taj może w nas trafić nawet za osłoną. Szykujcie się do biegu. Dobra, trafiamy w kogoś. Za osłony nawet, powiadacie. Auć! Widziałam w ostatniej chwili, zauważyłam, że on do mnie tu celuje. Najgorzej. Co on tu zbudował? Potrzebuję do tego Fina. Widzę, jak ich obejść górą. Z prawej strony. Nagrywam. Co? Co mam? Jaki pan zły? Nie. Ale o co chodzi? Co ty robisz? Dobra, strzelajmy w tych... Była moja mama, poinformować mnie, że chmury są. O, w tego mogę strzelić, fantastycznie. W tego też. U mnie nie widać. O, o, o. Super. I tu jeszcze jakiś jeden... Skąd on do mnie? A, stąd. Dobra, trafiliśmy wszystkich. O nie, wieżyczka. I co teraz? Widzisz to solo?
Czemu ty do niego mówisz solo ciągle? Dobra, ja nic nie widzę. Czemu ty te kwiatki masz tu? Dobra. Ja chyba nie mogę w ten sposób. No nie wiem, co ja mogę zrobić. Muszę wcisnąć. I co mi to da? Auć! Posypałam się. Posypałam. A, halo. Jak ja mam to zniszczyć? A, czekajcie, bo ja mogę jakoś skanować, nie? I Han chyba musi to zrobić. Tak? I K? K? U? Nie, U na pewno nie. A! Dobrze wiedziałam. W to. O, dobrze. W ten sposób. Tam, podstawa tego posągu. Rozwal ją, Chui. Chui? Gdzie jesteś? K, okej, bo ty rzucasz tymi termo coś tam. Lubię tego Łukiego. Nazywałaś go chłopakiem w swoim filmie. Pan Kylo Ren wyjdzie? Celuj w te ogniwa paliwowe. Dobra, muszę chyba przycelować w co innego. Dobra, dawajcie, no. Co za łuki. O, mogę w ten sposób, dobra. Tylko fajnie, że cokolwiek widzę, nie? Ale dobra. Nice! Trafię ich. Czemu nie mogę go trafić? Są jakieś nietykalne, czy co? Dobra, coś tam go trafiam. Szkoda, że tego nie widać. Ale dobra. Odlecieli! Dobra, biegniemy. Póki czas. Więcej agresorów. Dzięki za info. Stary, naprawdę. Mieczem świetnym się super walczy. Naprawdę. Jestem za... Ile was tu... No przecież i tak muszą was porwać, pojmać, nie wiem, zakneblować, cokolwiek. Nie ruszymy się dalej, przykro mi. Zawsze zwiastuje coś dobrego. Oh, super. Dobra, dawaj. Czemu ja nie mogę go w żaden sposób? Dobra, goń się. Jak on to zrobił? To bolało. Co to było? Magnes? Nawet nie wiem, co ja zbudowałam. Au! Szybko, do ataku, póki jest zdezorientowany! Dobra. Zdezorientował się, był, wziął. Oj, i mnie potem zaraz. Jeszcze coś? Dobra, co możemy zbudować? Teraz z tamtej strony. Ale bossy my tu mamy. O, mamo. Aha, to go wodą. To go wodą spryskało. Auć! Muszę przestać mnie bić.
Dobra, strzelam coś do niego. Chociaż troszkę. Halo! Musimy pomóc, co nie? Dobra, teraz to nam się rozwali. Czuj, biedny. Jezus, jak ja mam złożyć coś z tego? Tam potrzebuję mieć złożone. Boże. Inaczej. Tak? Nie! No kurde! O! Ile razy można? Nawalaj w niego! Wkurzył się. Kylo przyjdzie? Nie? Nie przyjdzie? Dobra, z samymi mieczykami? Halo! Nie! Nic z tego! Co nic z tego? Nic z czego? Żyjesz, gruba rybo? Łomatulu. Czy ona widzi? Ale uniki zrobiła. Skubana. No i chyba tu właśnie przyszedł Kylo Ren. Dokładnie. Sir, droid zmierza na zachód z dziewczyną. BB-8, nie, musisz wracać, jesteś zbyt ważny. Oni ci pomogą. Na nią polubił. Serio? Dziewczyna, o której tyle słyszałem. Droid. Gdzie on jest? Nie ma! Z bananem, naprawdę. DK-338, zwiedowie ujęci. Atak z kierunku 28-6. Ruszać się! Wymarsz! Alarm dla wszystkich jednostek! Powtarzam alarm! Ach, to ruch oporu. No i to jest kawał pilota. BB-8, potrzebują cię już, szybko. Biegnij. Będziemy sterowali ruchem oporu? A, sterujemy, widzicie. Czarny dowódca. Musimy załatwić myśliwce TIE chroniące transportery. Nie mogą dostarczyć posiłków oddziałom lądowym. Powiedz tylko, których mamy zostawić dla ciebie, bo... Dobra. Nice, jeszcze 8. Na moje oko to już połowa, czarny dowódco. Otrzymujemy meldunki, że statki desantowe... Dobra. Dwa. Jeszcze dwa. Dobra, mamy. Mamy to, przyjacielu. Coś czuję, że będziemy musieli po rakietki za chwilę. Wszystkie skrzydła! Skupić ogień na transporterach i eskorcie! Ups! Ups, jakie ups? Aż 10 transporterów musimy teraz znaleźć. Tak, mówiłem, że się uda.
A, to nie jest takie proste. Widzę. A jak wciśniemy K, to co się dzieje? Nie wiem. Dobra, never mind. Jeszcze kilka i całkiem odetniemy ich posiłki. Okej. No kurde. Dobrze. Nice. Jeszcze. A. Co ja zrobiłam? Tam są. Dobra. Jeszcze dwa. Jeden. Jeden jest tu. Tak jest. To już ostatni no. Czarny dowód. Nadaję na wszystkich kanałach. Tu transporter generalski. Jesteśmy pod ostrzałem sił najwyższego porządku. Jest transporter, będziemy bronić. Generalski, czas na nas, Snap. Za tobą, czarny dowódco. Dziękuję za szybką reakcję, czarny dowódco. Zajmijcie się tymi myśliwcami sił specjalnych. Dobra. Generał grzecznie prosi, żebyście się odrobinę pośpieszyli. Okej. Dobra, nie wiem co mi daje K, ale skoro ciągle uparcie każą mi go wciskać, to... Dobra. To była pierwsza fala. Druga. Druga leci. To jak macie na ogonie, zdecydujcie się, czy macie na ogonie, czy... Za mocno obrywany! Nie wytrzymamy długo! Halo! Ci też... Dobra. Druga fala jest. Hopsa. Nie chciałam robić pętli. Nasz statek mocno dostaje. Musicie się zająć tymi myśliwcami sił specjalnych. Dobra. Drugi. Znaczy jeszcze nie wiem ile ich jest, ale dobra. Mamy trzecią falę ukończoną. Nie, spoko. Awans, to teraz masz chyba niezłą okazję. Polecam się na przyszłość czy coś. Mapa. Widziałaś ją? Widziałam, ale nie oddam. I co teraz? Serio z rakietą to nie są. Myśliwce wroga! Wycofać dywizję. Zapomnijcie o droidzie. Mamy co trzeba. Ben! Nie! Co? Nie! Nie! Czemu mnie to bawi? Widziałeś? Zabrał ją. Porwał ją, zabrał. Tak. O, dzień dobry. Ojej, Han Solo, to ja, C-3PO. Pewnie nie poznał mnie pan przez tę czerwoną rękę. Tak, muszę odzyskać właściwą rękę. Nowa fryzura. Stara kurtka. Nie, też nowa. Widziałem go. Leia, widziałem naszego syna. Był tu. Jakie papucie? Jesteś gościem? Jak on będzie tu wyglądał? Co jak co znośnie? Powiedz o droidzie. Typ BB, napęd selenowy, obronny hiperskaner termiczny. Ma w pamięci fragment mapy nawigacyjnej. My mamy resztę. Z archiwów Imperium. Brak tylko tego jednego kawałka. A ty namówiłaś droida, by ci go pokazał. Wiem, że widziałaś mapę. Jest tam. A teraz mi ją oddasz. Nie bój się, też to czuję. Niczego ci nie oddam. Zobaczymy. Ty...
Ty się boisz, że nigdy nie będziesz tak silny jak Darth Vader. O, dzieciaczek mały. Oh God. Tym sposobem skończyliśmy kolejny rozdział. Niemożliwe. Poziom ukończony. Uhu. Tak to się robi właśnie. Spójrzmy w ogóle tylko jak nasze punkty. Kurczę, naprawdę coraz krótsze te rozdziały. Albo mi się wydaje i zaraz nam dowalą taki rozdział, że się nie pozbieramy, albo naprawdę. Ja nie wiem. O co chodzi? Naprawdę będziemy odblokowywać postać, jakby każdy, inaczej, wariant postaci na każdy poziom, który tu mamy. Ja tak powiem, naprawdę? Ale naprawdę? Karmazynowy korsarz. Okej, no to co? Kontynuujemy, nie? Nie ma na co czekać, chyba tak mi się wydaje przynajmniej.